Cześć, dzień dobry bardzo w kolejnym filmie poświęconym tematyce dobrej relacji, jakże też ważnej tej relacji naszej damsko-męskiej, tej relacji małżeńskiej. Jeśli jesteś w związku, jeśli jesteś w małżeństwie, to zostań ze mną, bo ten film będzie na pewno dla Ciebie. Porozmawiamy dzisiaj sobie o przyczynach rozwodów, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Ci powiedzieć, że jest teraz coś, na co warto zwrócić uwagę. Jest bardzo dobra promocja na moje książki w sklepie. Jeśli chodzi o tą tematykę damsko-męską, to jest książka Droga do szczęśliwego związku. Proste narzędzia, taki poradnik, który pomaga polepszyć tą Twoją relację małżeńską. Może jest trochę w kryzysie, może macie problem z komunikacją, może Ty masz problem z komunikacją właśnie w swoim małżeństwie. To jest książka jak najbardziej dla Ciebie, napisana prostym językiem o ważnych rzeczach, które inspirują, ale także pomagają w różnych aspektach tego naszego życia małżeńskiego. A to jest książka Szanuj siebie i innych najlepiej jak potrafisz. Też jest na nią promocja. To jest książka o relacji, też poniekąd damsko-męskiej. To jest stanowi takie dopełnienie książki Droga do szczęśliwego związku i macie teraz te książki, masz te książki minus 40% taniej, to jest duża promocja, aż taka to się rzadko zdarza, ale robię ją w lipcu, bo dlatego, że w lipcu mam obchodzę rocznicę ślubu, w tym roku już 12, a także mam urodziny, więc to jest dla mnie, lipiec jest dla mnie szczególnym miesiącem i dla moich tutaj widzów, dla Ciebie, dla czytelników robię wtedy specjalną, wysoką promocje, także książki spadają do cen około 30 zł, warto się nimi zainteresować, link zostawię na dole. Wracając do naszego tematu wiodącego, no pewnie jak sama widzisz, obserwujesz w otoczeniu, słyszy się, masz pewnie w otoczeniu sporo rozwodów, gdzieś tam wśród bliższych lub dalszych znajomych, być może Ciebie też dotyka to zjawisko, ta sytuacja, więc chciałabym dzisiaj o tym porozmawiać, bo no, ja jestem trenerem mentalnym i mediatorem i rozwody to jest jedna z tematyk, które trafiają do mnie na mediacje okołorozwodowe. I ja też oczywiście z racji swojego zawodu, no to mam styczność z tym problemem, z tą sytuacją, spotykam się z tym, ale widać to w otoczeniu, widać też właśnie wśród celebrytów i też jeśli chodzi o rozwody kościelne, choć prawidłowa nazwa, no to nie ma takich rozwodów kościelnych, jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, no i teraz wiemy z przekazów medialnych, z social mediów, że celebryci też się rozwodzą, biorą rozwody cywilne, ale także dostają stwierdzenia nieważności małżeństwa, jak na przykład tutaj Marta Kaczyńska ze swoim pierwszym mężem. Głośny przykład ostatnio Jacka Kurskiego, który dostał stwierdzenie nieważności małżeństwa po tam 20 paru latach bycia w małżeństwie ze swoją pierwszą żoną. To są takie znane przykłady. Ja mam też mniej znany przykład. Taki przyjaciel z zagranicy właśnie prowadzi proces, jest tak w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i wiem, że to jest bardzo trudny proces, bardzo długotrwały. Ja zauważam i domyślam się, jak czytam o tych rozwodach cywilnych, o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w świetle prawa kanonicznego u różnych znanych osób, że przyczynami między innymi tego mogą być jakieś zaburzenia. Robiłam research sobie do tego tematu i tam patrzyłam na różne takie znane przykłady, jeśli chodzi o rozwody cywilne, czy stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle prawa kanonicznego. Różne media podają tutaj przyczyny, oczywiście można się domyślać, bo to jest tylko tajny proces, można się tylko na domysłach tutaj snuć różne opowieści, to najlepiej jakie tam przyczyny są, czy zaistniały, to wiedzą te osoby, które przez ten proces przeszły. Ja wiem trochę od strony cywilnej, jak to wygląda, od strony par bardziej, które się do mnie na mediacje zgłaszają, ale jeśli chodzi o statystykę kościelną, bo sobie sprawdziłam taką statystykę ze 2017 rok, przygotowując się do tego filmu, to 71% wniesionych spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa kończy się pozytywnie. W 2017 roku widziałam, że było w tych sądach kościelnych pierwszej instancji 12 tysięcy spraw, z czego 4 tysiące zostało orzeczonych pozytywnie, no, czyli stwierdzono
nieważność małżeństwa. I teraz rozpatrując, zastanawiając się, jakie tu są przyczyny, no to z tego, co słyszę od adwokatów kościelnych i od osób, które gdzieś tam przebąkiwują, jakie były przyczyny tego stwierdzenia nieważności małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, podaje się między innymi brak wystarczającego używania rozumu. A to jest spowodowane między innymi chorobą psychiczną, którą może być schizofrenia na przykład, która występuje u małżonka, albo ktoś przed ślubem o niej nie wiedział, wystąpiła później, albo ktoś ją ukrywał, była utajona i tak dalej. Ale coraz częściej dochodzi do tego, że słyszę o takich przyczynach, że przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa są też zaburzenia, które nie są chorobami psychicznymi. Jak na przykład nerwice. Wiadomo, że one się mogą pojawić w naszym życiu pod wpływem stresu, pod wpływem różnych sytuacji życiowych. No i okazuje się, że gdy jedno z małżonków ma, to drugie nie może z tym wytrzymać, bo powoduje to różne perturbacje i konsekwencje. I ja sama teraz, jak widzę, jak do mnie się zgłaszają osoby, żeby wymediować pewne sprawy związane z rozwodem takim cywilnym, gdzie trzeba ustalić alimenty, i jakie będą przyznane na dziecko, podział majątku, a przede wszystkim plan opieki wychowawczej, no to słyszę, że przyczyną, dla którego ktoś się z kimś rozstaje, jest to, że jest zaburzenie psychiczne. Jedna osoba nie może wytrzymać już z drugą, ponieważ twierdzi, że stosuje przemoc psychiczną, że właśnie są te nerwice i też jest coś w tym, że właśnie po pandemii, po okresach izolacji, to gdzieś się nasila, gdzieś to wraca, gdzieś się to uwidacznia. I ja właśnie takie mediacje okołorozwodowe do mnie teraz trafiają, gdzie gdzieś tam w tle jest właśnie ta nerwica czy inne jakieś problemy psychiczne. I teraz skąd się biorą rozwody, czy tam w prawie kanonicznym to następuje stwierdzenie nieważności małżeństwa we współczesnym czasie, to co ja obserwuję. No otóż z tego, że małżeństwo przede wszystkim jest niezdrowe. Tam jest niezdrowa relacja między małżonkami. W zdrowym małżeństwie, dobrze funkcjonującym, małżonkowie wzajemnie się na przykład wspierają, dopingują, motywują, pocieszają. Człowiek to jest taka istota, która przejawia zarówno zachowania progresywne, jak i regresywne. Co to znaczy? Zachowanie regresywne to jest takie zachowanie, które powoduje, że ty potrzebujesz wsparcia od drugiej osoby, bo masz gorszy dzień, bo szef w pracy na tobie się wyładował, bo coś się złego stało, bo coś ci nie poszło, bo się źle czujesz, bo jesteś chora i potrzebujesz pocieszenia wtedy, poklepania po plecach. Ale z drugiej strony i twój mąż może mieć takie dni, gdzie trzeba go wesprzeć, bo coś poszło nie tak, albo też przeżywa jakieś trudne chwile psychiczne i trzeba mu pomóc. I jednocześnie masz zachowania te regresywne, ale możesz mieć zachowania progresywne, gdy właśnie ty wychodzisz z inicjatywą, ty jesteś tą w danym momencie osobą wspierającą. Chodzi o to, że dobrze jest, jak te zachowania się w związku równoważą po prostu, bo jak jedna osoba tylko bierze, a druga cały czas daje, to ta dająca może się po pewnym czasie wypalić. I następuje tutaj zachwianie równowagi. Ale jest też tak, że w małżeństwach, które nie funkcjonują dobrze, czyli nie ma tam wsparcia, nie ma wzajemnej motywacji, nie ma poklepywania się po plecach, no nie ma tej bliskości, nie ma czułości, gdzieś jest to zaburzone, jest nieufność, wkrada się, jest brak szacunku, może dochodzić do tak zwanej koluzji. Koluzja wedle psychologii, wedle psychoanalizy, to jest teoria, według której w małżeństwie oboje małżonkowie mają wspólne zaburzenia na tle neurotycznym. To się bierze między innymi z braków, jakie te osoby mają, wchodząc do małżeństwa. Te braki biorą się z doświadczeń życiowych, biorą się z naszego dzieciństwa, z jakichś wczesnych lat dzieciństwa i są gdzieś niezapełnione, są nieprzepracowane, dom był niewspierający i później wchodzisz w małżeństwo z takimi brakami i oczekujesz, że małżeństwo to wypełni, że ta druga osoba to zapełni, że zaleczy te twoje rany i ty już będziesz szczęśliwym człowiekiem zupełnie odmienionym. Oczekujesz tego od małżeństwa. No i ja miewam na mediacjach właśnie takie pary, które rozpadają się, rozwodzą, między innymi, że ta koluzja nastąpiła,
bo weszły w małżeństwa z takimi deficytami, że małżeństwo tego im nie zapełniło, a one się poczuły jeszcze bardziej rozczarowane. Koluzja jest też taką swoistą grą, w którą wchodzą, wkraczają małżonkowie. Grają tak w tym małżeństwie, przeciągają się na różne strony, czasem dochodzi do eskalacji konfliktów, bo są różne sprawy zamiatane pod dywan, bo nie powiedzą czegoś wprost, nie wyjaśniają pewnych rzeczy od razu, właśnie tylko zamiatają pod dywan. Są ciche dni, długotrwałe, które powodują, że no, rozmowa jest niemożliwa i koluzja powoduje właśnie taką niezdrową relację bardzo często, brak równowagi. Podam Ci przykład z mediacji, jaką miałam jakiś już czas temu, gdzie to było wyraźnie dostrzegalne. Przyszła para, która się chciała rozwieść, bo jak się okazało później, tam problem gdzieś był na tle impotencji. Ale to jest jakby tak wierzchołek tej góry lodowej, bo oczywiście jak to w konflikcie bywa, konflikt ma swoją strukturę, zupełnie gdzie indziej był umiejscowiony. Pozwól, że opowiem Ci historię. Mężczyzna z tego związku pochodził z domu, w którym matka była bardzo silną osobowością. Matka ojca zdominowała, matka hołbiła, wielbiła syna z jednej strony, ale z drugiej strony go tak też trochę tamowała jego odwagę, chęć do robienia różnych rzeczy. Dochodziło do tego, że jak ona się kąpała, to jak on był dzieckiem, to kazała mu siedzieć pod łazienką i czekać, aż ona zakończy. Też bała się, że na każdym kroku stanie mu się jakaś krzywda. Natomiast ojciec był totalnie tak jakby ubezwłasnowolniony i on sobie przyjął też taką pozycję, że zakłada ciepłe kapcie, się nie odzywa, chodzi do pracy, wraca po pracy do domu i w zasadzie wszystko to ta żona przyjęła. No bardzo, bardzo silna osobowość i podobno u ojca wzięła się między innymi, gdzieś tam wziął się problem impotencji. No i ten syn, widząc właśnie relację małżeńską, tą swoją, swoich rodziców, która była de facto zaburzona, on się bardzo bał, że jego też to spotka. On się bardzo bał impotencji, też, że jego po prostu ta impotencja spotka. Być może, że on nie wiedział, że u ojca występuje ten problem, tak jak był dzieckiem, jak był, dopiero później zaczął zdawać sobie z tego sprawę, ale ojciec był, no, tak widział, że ten ojciec jest stłamszony w tym związku i on wcale nie czuje się dobrze, wcale nie czuje się szczęśliwy. I ten mężczyzna poznał pewnego dnia w restauracji kobietę, która siedziała akurat z jego koleżanką z pracy i to była taka kobieta z jednej strony odważna, intrygująca, ale on poczuł, że ona potrzebuje opieki. Miała takie swoje, jak to on opisywał, trochę kształty bardziej puszyste, nie była tak w wyglądzie surowo, szczupła, nie miała takich ostrych rysów twarzy jak jego matka, więc on zainteresował się bardzo tą kobietą, no i między nimi zaiskrzyło. Zaczęli ze sobą chodzić, narzeczeństwo, później weszli w ślub, lecz wzięli ślub i tak dalej. Tyle, że ta kobieta, a później no już moja klientka na mediacji, stało się tak, że ona też pochodziła z domu, gdzie byli despotyczni rodzice. Ona, jak się okazało, miała duże kompleksy ze względu na swój wygląd. Jej przeszkadzała ta tusza, a jeszcze dodatkowo, jak matka mówiła w domu cały czas podobno masz się odchudzić, masz się odchudzić, to na nią działało tak, że ona jeszcze jadła więcej i bardzo ją to deprymowało. I ona miała problem z tą tuszą swoją, gdzieś z odnalezieniem tej swojej kobiecości. I ona, jak zobaczyła takiego mężczyznę, który jest czuły, opiekuńczy, zupełne zaprzeczenie tego, czym był jej ojciec, ona poczuła, że ona w tym związku, w tym małżeństwie się odnajdzie. No i oni wzięli ślub, ale do czego doszło później? Doszło do tego, że on tak strasznie się bał. Oczywiście to się nie stało od razu, ale to się stało z biegiem czasu. Po kilku miesiącach małżeństwa, a po kilku latach związku to już w ogóle się nawarstwiło, to już eskalowało. Jemu po prostu no, nie wychodziło w tym łóżku. Jego też spotkała impotencja, a ona zareagowała na to tak, że bardzo krytykowała, wyszydzała go, bo ona czuła, że jak jemu nie wychodzi, to ona z kolei ma niepotwierdzoną swoją kobiecość. Ona tak poszukiwała potwierdzenia tej swojej kobiecości, bo nie czuła się do końca atrakcyjna. Z kolei on tak się bał, że on się nie sprawdzi,
a jeszcze ona go na dodatek krytykowała, wyszydzała, zaczęła w końcu mówić, że to ma jak wszystko tak wyglądać, to ona w ogóle nie chce mieć z nim takich relacji żadnych bliskich, śpią oddzielnie w pokojach i tak dalej. Jeszcze w międzyczasie gdzieś tam zaszła w ciążę, urodziła dziecko, udało się i stworzyła z tym dzieckiem taką symbiotyczną bardzo relację i ona tam trochę znalazła potwierdzenie swojej kobiecości właśnie w macierzyństwie, ale z tym mężem cały czas były napięte stosunki i to w ogóle komunikacja była zawalona na całej linii. Tam konflikty narastały. Oni w końcu chyba byli po takich cichych dniach, nawet kilkumiesięcznych, trafili na mediację, bo to już dochodziło do etapu rozwodowego. Byli w separacji, po prostu. Separacja to jeszcze nie jest etap rozwodu, ale to jest tuż przed. I właśnie potrzebowali ustalić plan opieki nad dziećmi i w międzyczasie ja słyszałam, jak gdzieś między nimi te problemy wychodzą. I jakie tutaj zjawisko zaszło? No właśnie, to jest tak, jak dwoje ludzi wchodzi w małżeństwo ze swoimi brakami, z niedowartościowaniem, z potrzebą rekompensacji tego w małżeństwie, z potrzebą poszukania potwierdzenia swojej męskości czy kobiecości, to jest też taka swoista niedojrzałość. Ja jestem niedojrzały, wchodzę w związek i liczę, że druga osoba sprawi, że to się zmieni. Dziś mam swoje braki nieprzepracowane i być może liczę, że druga osoba mi w tym pomoże. Ja trochę widzę wręcz Boga w drugiej osobie, bo na początku jak jest faza zakochania, to oczywiście ta osoba jest dla mnie idealna i liczę, że jak ja wejdę z nią w związek, w małżeństwo, to już wszystko się zmieni, wszystko będzie idealne. No, ale to jest też tak, jak często powtarzam, że póki nie pokochasz siebie, nie zaakceptujesz swoich zalet, ale też słabości, trudno ci będzie pokochać i zaakceptować drugiego człowieka. Bo miłość do drugiego człowieka płynie z miłości do samego siebie, z akceptacji, z ukochania siebie, ukochania swoich wad i zalet. I na tym polega też między innymi dojrzałość emocjonalna. I o co mi teraz chodzi z nawiązaniem w tej sytuacji? Zapytasz, jaki jest związek tej sytuacji z stwierdzeniem nieważności małżeństwa, z rozwodami, z powodu zaburzeń psychicznych, przemocy psychicznej i tak dalej. Dlaczego tak być może, ja nie wiem, to można się tylko domyślać, że u celebrytów, uznanych osób następuje stwierdzenie nieważności małżeństwa i gdzieś być może coś z psychiką jest w tle. Ano stąd, że jak na przykład mężczyzna się boryka z impotencją, to z tego może się wziąć nerwica. A nerwice, znaczy mężczyzna potrzebuje wsparcia w takich sytuacjach, bo to jest dla niego bardzo, bardzo czuły punkt i no w ogóle absolutnie wyszydzanie go i wyśmiewanie go, to z tej sytuacji można mu zrobić największą krzywdę. Ale jeśli on tego nie spotyka się ze wsparciem, ze zrozumieniem, to u niego się biorą różne nerwice. Z kolei kobieta tak samo z powodu trudnych jakichś doświadczeń życiowych, z tego, że weszła w małżeństwo niedowartościowana, z tego, że to małżeństwo nie spełniło jej oczekiwań, ona nie potwierdziła swojej kobiecości w tym małżeństwie, bo ona uważa, że ona się nie podoba na przykład swojemu mężowi, skoro temu mężowi no, nie wychodzi w łóżku. Ona też ma swoje frustracje, nerwice i tam gdzieś dochodzić może nawet do przemocy psychicznej, do na przykład, jesteś dla mnie niemiła, nie wychodzi nam z łóżku, to ja ci blokuję teraz dostęp do pieniędzy, do mojej pensji. I to też jest przemoc psychiczna, przemoc finansowa i tak dalej. No i właśnie z tego biorą się między innymi później rozwody, problemy. To nie chodzi o to, że zaburzenia psychiczne to od razu musi być wiązać się z nie wiadomo jaką chorobą psychiczną, że komuś się ujawniło po ślubie, że ma schizofrenię albo chorobę dwubiegunową afektywną. Nie, tu chodzi o inne właśnie też bardzo często rzeczy, które powstają w trakcie małżeństwa, a biorą się z jakichś nieprzepracowanych rzeczy w latach wczesnych, w dzieciństwie, w młodości. Dlatego tak, będę to powtarzała, bo to jest bardzo ważne, że dojrzałe małżeństwo to jest przede wszystkim wsparcie. To jest też, nawet jak wchodzisz z tymi brakami w małżeństwo, już w nim jesteś, to warto popatrzeć na siebie, tak z lotu ptaka, trochę czasem siąść jakby z boku i popatrzeć na siebie, albo poprosić bliską osobę, niekoniecznie męża, ale bliską osobę, której ufasz, o której wiesz, że chce do ciebie dobrze, żeby powiedziała ci, co robisz nie tak, że coś ci nie wychodzi. I warto sobie zdać sobie z tego sprawę, bo nie jest, o ile nie jest za późno, o ile twój związek się nie rozpadł i popracować nad tym. Jeśli masz jakieś braki w małżeństwie i widzisz, że gdzieś tam jest koluzja w tym twoim małżeństwie, bo wy z mężem wzajemnie ze sobą gracie w takie gry,
gdzie jedna osoba chce zapełnić swoje braki i druga chce osoba zapełnić swoje braki, a to się nie udaje. Warto nad tym popracować, można to przepracować, to jest praca nad swoją dojrzałością emocjonalną. No, nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy są w każdym calu perfekcyjni, doskonali. Mamy swoje braki, mamy swoje słabości, tylko pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my to przepracujemy, zaakceptujemy, pójdziemy dalej, pokochamy siebie i pokochamy naszych bliskich, będziemy tworzyć przez to lepsze relacje? Czy my to tak zostawimy, pozwolimy, żeby sobie to leżało, nie popracujemy nad tym, to będzie eskalowało, aż w końcu wybuchnie, będzie niszczyło dla nas i będzie też destrukcyjne dla naszej relacji, dla naszego małżeństwa. To na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli Ci się podobało, bo to jest dla mnie bardzo ważne dla rozwoju jako twórcy. I zapraszam Cię też do obserwowania mnie na Instagramie. Tam jest dużo codziennie takich tematów nawykowo-relacyjnych. Staram się, żeby jak najbardziej to użyteczne dla Ciebie było. I przypominam o promocji też moich książek, promocja taka jak się rzadko kiedy trafia, o relacjach, prosty sposób, taki inspirujący, napisane i myślę, że naprawdę może pomóc nie jednej osobie, nie jednej parze. Do zobaczenia w kolejnym filmie.